Witam w kolejnym filmiku. Poznałam pewien bardzo ciekawy zapach. Postanowiłam, że o nim szerzej opowiem, dlatego że w innym filmiku troszeczkę o nim wspomniałam, a tutaj chciałabym troszeczkę jednak szerzej opowiedzieć o tym hiszpańskim niszowym zapachu. Nazywa się salado, czyli generalnie od soli, czyli słony, słonawy, tego typu klimaty, które nam się oczywiście mogą kojarzyć z aurą nadmorską. I muszę przyznać, że salado, jeżeli chodzi o markę Carne Barcelona, są bardzo, bardzo intrygujące i mają w sobie faktycznie, bym powiedziała, taką prawdę nadmorskości, takiego spaceru po plaży, tego powietrza, jak również zapachu tej wody, ale bez konotacji jakichś takich właśnie kolońskich. Mamy motyw takiej zielonkawej roślinności. W nutach jest ogórek. Ja bym powiedziała, że to nie jest motyw ogórkowy. Zresztą, jeżeli chodzi o motyw ogórka, ogórek, melon, to nie do końca są przeze mnie lubiane nuty w perfumach, chociaż różnie to może być. Natomiast, zresztą kiedyś nawet pamiętam, w serialu Seks w Wielkim Mieście była taka scena, że główne bohaterki sprawdzały różne zapachy w pewnym centrum handlowym, powiedzmy, nie wiem, jako takim powiedzmy. Pewnie powiedzmy perfumerii, ale takiej bardziej chyba niezależnej. To miało być takie różne, mniej typowe połączenia i tak dalej. Czy też powiedzmy coś w rodzaju takiego powiedzmy stoiska perfumowego w domu towarowym. I właśnie tam był komentarz, że właśnie był pewien zapach z ogórkiem, że komentarz innej, że chyba nie chcesz pachnieć jak sałatka. Więc powiem tak, generalnie takie motywy uważam, że to może być bardzo intrygujący motyw, że z czymś ciekawym połączymy. Natomiast jakoś tak nuta ogórka nie do końca do mnie przemawia. Niekoniecznie jakby była oczekiwana dla mnie w tym zapachu salado, więc dla mnie jest tam motyw zielony, ale on nie jest ogórkowy. To jest taka zielona roślinność, jest właśnie taka przestrzeń, nadmorskość, bez nut kolońskich, bez takich nut męskawych. Wydaje się, że spokojnie jako unisex, nie ma jakiejś nie ma wysłodzenia. Może się super sprawdzić właśnie nad morze, może się super sprawdzić też w ogóle w takie cieplejsze dni. Nie wiem jak w takie mocne upały, dlatego że on ma w sobie dużo jednak takiej wyrazistości i mocy. Jest bardzo różnorodny, zmienny. Generalnie różnorodność tych motywów, a zmienność, że sam po prostu, że tak powiem, ewoluuje i mamy momenty takie bardziej zielonkawe, bardziej takie nadmorskie, bardziej wietrzne. I powiem tak, jest też momentami taki motyw naprawdę zapachu wody, morza, taki troszeczkę zahaczający taki właśnie zapach właśnie takiej morskiej wody, taki też, no nie chcę mówić, że zapach ryb, ale taki bym powiedziała, taki tlący się coś takiego, takich zapach morskich zwierzątek, ale jednak bardziej zapach wody, wody, także coś, co może być mile widziane, no bo jeżeli już weźmiemy jakieś takie motywy, zapach ryba, kawior, to już może być problematyczne, natomiast tutaj to wszystko jest bardzo intrygujące i naprawdę długotrwałe, długo już bardzo wyczuwam użyty ten zapach, czyli taka nośność, ekspansywność jest naprawdę na takim mocnym poziomie. Powiem szczerze, jest to zapach, który mnie bardzo mile zaskoczył i wydaje mi się, że mogłabym mieć flakon. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o klimaty nadmorskie. Powiem szczerze, nie przypomina mi żadnej takiej konkretnej, innej nadmorskiej propozycji wśród innych marek. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o nadmorskość, to ja bym bardziej celowała w marki niszowe, chociaż dużo tych zapachów w niszy takich nadmorskich, nadoceanicznych jest w bardzo zbliżonym klimacie. Weźmiemy na przykład Acqua di Sal Profumum Roma, które są bardzo bliźniacze do Made in Italy w Wenecji. Nie wiem, które było pierwsze, więc trudno powiedzieć, co jest bliźniacze względem czego. Ale między sobą są generalnie podobne klimaty, również Aria di Mare il Profumo. Jest to taki motyw algi, takiej kremowości, nadmorskości, ale tutaj jest na przykład ten zapach, już nie przypomina mi żadnego z tych klimatów, także w całej tej swoim motywie, w tym swoim, że tak powiem, obrazie perfumowym, po prostu przez to, że ma te różne niuanse i te niuanse się przenikają, to po prostu tak to w ogóle wygląda. Ja w ostatnim jakimś filmiku coś wspominałam o macerowaniu i tam generalnie zastanawiałam się, jakiego słowa użyć. Brakowało mi jakiegoś takiego słowa, które byłoby adekwatne. Chodziło o przenikanie różnych rzeczy, takie właśnie przenikanie. Czasami się tak potocznie mówi, że coś się będzie macerować, że tak się właśnie troszeczkę pomaceruje i to wszystko się tak poprzenika. Natomiast generalnie, tak jak mi pisała jedna z widzek,
To jest takie pojęcie bardzo konkretne, jeżeli chodzi o, powiedzmy, branżę kulinarną. Natomiast ja to używałam i tak do końca byłam przekonana, że to słowo pasuje, ale generalnie mi chodziło o takie właśnie bardziej potoczne używanie. Czasami tego się używa troszeczkę w innym sensie, niekoniecznie w takim sensie właśnie tej zmiany smaku. Mi chodziło o takie właśnie bardziej, że jak się wszystko się tam zmienia, to tak się właśnie przenika, więc chodziło mi bardziej o coś na zasadzie przenikania. W ogóle nie wiem, czy widać, mam stateczki, także wpasowałam się w aurę salato. Wzięłam telefon, żeby tak przybliżyć, może będzie widać bardziej te stateczki.